Witam Państwa w programie Tło Wydarzeń. Dzisiaj porozmawiamy o zbliżającej się giełdzie muzycznej, która odbędzie się już w najbliższą sobotę w klubie Jazzburger Cafe. Moim gościem jest organizator tej giełdy, Mariusz Rodziewicz. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Który to już raz zabierasz się za organizację giełdy muzycznej w Koszalinie? Trzeba policzyć. 28 marca 2015 roku była pierwsza. Teraz mamy luty 2019. To jest 19. 19. I to jest mniej więcej co 2-3 miesiące, gdzieś ona jest. Dokładnie tak. Dlatego w miarę łatwo to policzyć, bo ona wypada właśnie średnio raz na kwartał. Chyba początkowa była troszeczkę częściej, bo co 2 miesiące, a teraz jednak wolę, żeby ona jednak była troszeczkę rzadziej, żeby ludzie troszeczkę za nią zatęsknili. Może też nazbierali funduszy na kolejne zakupy, no bo trzeba powiedzieć, że naprawdę wielu uczestników tej giełdy, którzy przychodzą z pustymi rękoma, wychodzą z pełnymi nie tylko rękoma, ale często plecakami czy torbami wypchanymi płytami winylowymi i płytami CD. Cięższe plecaki, ale lżejsze portfele. No zdecydowanie. Tak to wygląda. Na pewno przez te już kilka lat, przez te kilkanaście edycji można zauważyć jakieś trendy. Jak organizator na pewno je zauważyłeś. Czy można zatem coś powiedzieć na temat kupujących, na temat sprzedających? Czy przeważa jakiś rodzaj muzyki, czy przeważa jakiś nośnik, czy przeważa, nie wiem, na przykład to, w jakim wieku przychodzą ludzie, czy już można to jakoś opisać? No na pewno pewne obserwacje już mam. Jeżeli chodzi o wiek czy płeć kupujących, no to naprawdę wiek jest przeróżny, bo przychodzą ludzie młodzi, widać, że to są licealiści czy studenci, co mnie bardzo cieszy, że jakby nie wsiąknęli tylko w ten nurt słuchania muzyki z internetu, z portali streamingowych i tak dalej, tylko że są ciągle ludzie, którzy jednak poszukują tej muzyki na nośniku fizycznym. Są ludzie w naszym wieku, są ludzie 60+, i 70+ też się zdarzają, więc jakby przekrój jest bardzo szeroki. Co też cieszy, zdarzają się rodziny, które przychodzą wspólnie, tata z dwójką dzieci na przykład, wybierają muzykę, co też jest fajne, bo też to obserwuję, że na przykład tata gustuje w jakimś fajnym, klasycznym roku z lat 70. na przykład i tego szuka, a syn czy córka już szuka na przykład elektroniki, czy hip-hopu, czy popu. I co też fajne, właśnie ten rodzic chętnie kupuje tę muzykę dziecku, czyli jakby nie próbuje pasji do swojego gatunku jakby na siłę wtłoczyć dzieciom, tylko że wydaje mi się, że to jest ogólnie fajnie, że dzieci słuchają muzyki, że uważają, że to jest wartościowe, więc rodzic bez względu na to, czy gatunek słuchany przez swoje pociechy mu się podoba, czy nie, no wspólnie kultywuje te, nie wiem, można powiedzieć pewnie tradycje w tej rodzinie kupowania po prostu fizycznych nośników. Jeżeli chodzi o gatunki muzyczne, które są szukane chętniej bądź mniej chętnie, no to wiadomo, no, muzyka klasyczna może nie cieszy się specjalnie dużym powodzeniem, natomiast jest oczywiście na stoiskach. Jazz już chyba jest częściej wybierany, szczególnie te klasyki typu Miles Davis, John Coltrane, i wielu, wielu innych, czy seria Polish Jazz na przykład jest poszukiwana na stoiskach. Ale też obecnie jest wznawiana. No oczywiście, seria. Ale wiadomo, jak każdy kolekcjoner chciałby mieć pierwsze bicie swojego ulubionego wykonawcy, czyli płytę z tego okresu, kiedy ona miała premierę, czyli jeżeli płyta wychodziła w 77 roku, to on chciałby mieć wydanie z 77, a nie z 2019 czy 2018, kiedy ta płyta była wznowiona. A takie rzeczy można na giełdzie znaleźć. Natomiast zauważam powoli, I to jest bardzo rosnąca już grupa kupujących, podziemny metal, death metal, black metal, grindcore, hardcore i tak dalej. To muzyka jest popularna wśród mieszkańców Koszalina i okolic.
Zgadza się, no mamy wielu fanów tego gatunku muzycznego którzy w regionie. Którzy może z zewnątrz nie wyglądają na hardkorowych metalowców. No, proszę bardzo. Natomiast co cieszy, że szukają nie tylko tej muzyki, która jest ogólnie dostępna, wydawana przez mainstreamowe wytwórnie, ale też przez te niezależne. No nie ukrywam, że to jakby moja mrówcza praca, ponieważ odzywam się do wielu właśnie takich wytwórni niezależnych, które często są prowadzone jednoosobowo, dwuosobowo, mają swoje sklepy tylko w internecie, nie prowadzą dystrybucji w sklepach sieciowych w Polsce, więc ja się do nich zacząłem odzywać, zapraszać na giełdę. No wiele niestety z tych wytwórni działa w zupełnie innej części kraju, na przykład w Białymstoku, czy gdzieś pod Warszawą. No dla takiego wydawcy no to jest jednak kawał drogi, żeby przyjechać. Ale oni przysyłają do mnie kartony z płytami i naprawdę coraz większym zainteresowaniem te płyty się cieszą. Coraz więcej fanów właśnie tych ekstremalnych dźwięków na giełdę przychodzi właśnie po to, żeby stanąć przy stoisku Gra Muzyka i poszperać. Ale oczywiście to nie jest tylko to, co można kupić na giełdzie, bo jest oczywiście i rock, i elektronika, i hip-hop. No jest 6 tysięcy około winyli i płyt CD na takiej giełdzie, więc naprawdę jest w czym wybierać. Z takich ciekawostek mogę powiedzieć, że któregoś razu pojawił się pan, który bardzo poszukiwał muzyki akordeonowej. I znalazł? Znalazł i kupił oczywiście, wyszedł zadowolony. Więc czyli wszystko można kupić. Myślę, że tak. No, od dłuższego czasu się już mówi o tym powrocie winyla. Od kilku lat rzeczywiście ta sprzedaż na całym świecie i w Polsce rośnie po takim okresie no, braku zainteresowania winyli, który był gdzieś pod koniec lat 90. czy na początku tego wieku. I już teraz normalnym jest to, że winyle są na przykład na półkach sklepowych po wielu latach przerwy, ale też jest nowy trend, który zauważyłem od niedawna, czyli coraz więcej nowej muzyki wychodzi na kolejnym zapomnianym nośniku, czyli na kasecie magnetofonowej. No tak, zgadza się. Ja myślę, że to jest no właśnie trend odwrotny do poszukiwania muzyki w bardzo szybkim tempie, czyli po prostu wchodzę w wyszukiwarkę w internecie, czy już nawet w konkretnym portalu streamingowym i tam wpisuję i szukam i od razu słucham. Często te portale nawet proponują, człowiek może nie znać konkretnego zespołu, ale on jakby ten program podpowiada. I odwrotnym trendem jest właśnie poszukiwanie bardzo świadome, bardzo spokojne, powolne i podejrzewam, że właśnie to z tego też wynika, że ten winyl wrócił do łask, że to brzmienie jest jednak inne niż płyty CD, może brudniejsze, ale może właśnie przez to fajniejsze, że takie analogowe, a nie cyfrowe, wyczyszczone, super gładkie. No kaseta to jest, ten nośnik jest nietrwały. No, sam przecież w latach 80., 90. miałem dużo kaset, bo wtedy jeszcze płyty CD kosztowały straszne pieniądze. No ale z przyjemnością przeszedłem na krążek srebrny, kiedy tylko było to w zasięgu portfela. Teraz przeszedłem na nośnik czarny, duży, 12 cali winylowe. Ja bym do kasety nie wracał specjalnie, natomiast no, to jest fajne, że generalnie ktoś potrzebuje fizycznego nośnika. Jeżeli to jest kaseta magnetofonowa, to fajnie. Ja powiem więcej. Wraca jeszcze jeden ciekawy nośnik, ale to myślę, że to naprawdę się pojawia na rynku na zasadzie dużej, bardzo dużej ciekawostki. Niektóre wytwórnie wydają swoje płyty także w wersji na zapomnianej dyskietce komputerowej, 3,5 calowej, o ile dobrze pamiętam. Ile tam się zmieści muzyki? Chyba nie mam pamięci, nie mam pojęcia, jeszcze tego nie sprawdzałem. Natomiast widziałem naprawdę już kilka wydawnictw, gdzie po prostu pliki są upychane, że się tak wyrażę, na dyskietce. No właśnie wydawcy walczą chyba z tym, w jakim formacie te pliki tam upychać, no bo tam ile wchodzi? 1,5 mega? Już też nie pamiętam, no ale to też jest taki jakby znak. Ciekawostka. Ciekawostka, dokładnie. Mm-hmm. To chyba też wynika z takiej mody na retro. Teraz żyjemy w otoczeniu bardzo nowoczesnych technologii, ale chyba generalnie sporo ludzi ciągnie do retro, do tego, co było w latach 80., 90. To widać w modzie, to widać właśnie między innymi w muzyce, czy nawet w retro konsolach do gier, które są coraz bardziej popularne. Też zauważasz ten powrót do w ogóle do retro?
Znaczy ja powiem tak, mi się wydaje, że generalnie cały czas jest powrót do retro, tylko że w każdym okresie, w każdej dekadzie można powiedzieć, on wygląda trochę inaczej, tak? Bo załóżmy w latach 90. też ludzie wracali, też było retro, tylko że sięgali do lat, nie wiem, 60., 50., tak? Teraz w nowym milenium no sięgamy do tych lat 70. czy tam 80., początku 90. Myślę, że zawsze to tak będzie. Przecież no już ładnych parę lat Amy Winehouse nie żyje, a kiedy ona nagrywała swoje płyty, ona właśnie sięgała do soulu, do R&B, właśnie z tych lat, no chyba 60., 70., gdzieś tam Aretha Franklin, wydaje mi się, Ellie Fitzgerald, jazzowych takich też klimatów, więc ja myślę, że to cały czas jest, że teraz też są zespoły na przykład rockowe, które grają jak zespoły rockowe z lat 70. czy 80. Na przykład Greta Van Fleet, prawda, zespół, no który zrobił wielką karierę, niedługo przyjedzie również do Polski, no i ci starsi, którzy słuchali Led Zeppelin w czasach swojej młodości, teraz mają drugą młodość, można powiedzieć. Dokładnie, dokładnie. Cały czas to się kręci. To nie, oczywiście nowa muzyka i jakby nowe podgatunki w danych gatunkach, w stylach się pojawiają. Jest coś dodawane, zawsze ten element nowości, ale no na czymś trzeba bazować. Historii się nie oszuka, tak? Mhm. To są czasami, no, wymyślanie koła na nowo nie ma sensu. Czerpie się po prostu z przeszłości. No, usłyszałem taką tezę, że jeżeli ktoś kupi pierwszy winyl, to już wpadł w to i może się od tego w cudzysłowie uzależnić i po prostu co miesiąc, co tydzień kupować nowe nośniki, no i też to powoduje, że wydaje na to dużo pieniędzy. Czy rzeczywiście można się od tego uzależnić, wkręcić się w to aż za mocno na przykład? Oczywiście, że tak. Można jak od wszystkiego, od jedzenia cukierków, od palenia papierosów, picia alkoholu i innych używek. Znam też maniaków na przykład zbieraczy gier planszowych, więc no wszystko uzależnia, ale ostatnio ktoś mi, gdzieś przeczytałem taki komentarz, cytat, że jeżeli chcesz, żeby twoje dzieci nie miały na narkotyki, to naucz je kupować płyty. Więc myślę, że zdecydowanie na pewno jest to zdrowszy nauk niż właśnie sięganie po jakieś używki często niedozwolone. No dobrze, to na koniec jakbyś mógł zaprosić telewidzów telewizji Max na najbliższą giełdę muzyczną. Wszystkich telewizów telewizji Max, którzy nas oglądają w Koszalinie i okolicach, przede wszystkim wszystkich kolekcjonerów, maniaków muzycznych, ale też tych, którzy by może chcieli dopiero spróbować zacząć budować swoje kolekcje, tylko uczciwie ostrzegam, no to może być naprawdę bardzo wciągająca pasja. Zapraszam już w sobotę 9 lutego do klubu Jazzburger Cafe w Koszalinie. W godzinach 11-14 będzie tam można pobuszować wśród kilkunastu stoisk, na których znajdzie się, myślę, że spokojnie ponad 6000 płyt winylowych i płyt CD. Zapraszam. Ja również zapraszam. Myślę, że każdy tam znajdzie coś dla siebie, jeżeli jest fanem muzyki każdego rodzaju. Dzisiaj moim gościem był organizator giełdy muzycznej Mariusz Rodziewicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję.